Niagara obejmuje prawie 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych dziewiczej dżungli. W miejscowości Kuala Tahan przepływamy rzekę Tembeling, by udać się na nocny spacer po dżungli. Udaje się wypatrzeć kilka owadów, a nawet małą jaszczurkę. A tutaj skorpion wypatrzony przez naszego lokalnego przewodnika. W drodze do wzgórza Terisek musimy ponownie pokonać rzekę, tym razem za dnia. Trasa prowadzi przez jeden z najstarszych na świecie las deszczowy, rosnący tu od około 130 milionów lat. To roślina, której liście mają inny kolor w słońcu, a inny w cieniu. Wielki fikus. Schody znacznie ułatwiają pokonywanie trasy prowadzącej na wzgórze. Krótki przystanek dla złapania oddechu i dalej w drogę. W dole między drzewami widać rzekę przedzierającą się przez dżunglę. Docieramy w końcu do szczytu. Wzgórze nie jest wysokie, ale w upale i przy dużej wilgotności dotarcie tu wymaga trochę wysiłku. Nagrodą jest widok na pasmo górskie, w którym jest najwyższa góra Malezji Gunung Tahan o wysokości 2187 metrów. Są tu też wiszące sznurowe mosty, pozwalające wędrować w koronach drzew na długości ponad pół kilometra, niestety nieczynne z powodu konserwacji. Wykorzystujemy teraz rzekę jako najdogodniejszą drogę transportu przez dżunglę, by dopłynąć do osady pierwotnych mieszkańców malajskiego lasu deszczowego, koczowników z plemienia Batek. Batekowie osiedlają się najczęściej nad rzeką, żeby mieć do dyspozycji wodę do mycia i gotowania. Żyją w grupach rodzinnych, a w obozowisku gromadzi się zwykle około 10 rodzin. Pożywienie zdobywają polując, głównie za pomocą dmuchawek. Mają zgodę na polowanie na terenie Parku Narodowego. Plemię Batek należy do grupy pierwotnych ludów malajskich, zwanych ogólnie Orange Asli. Liczebność tej grupy wynosi obecnie około 150 tysięcy ludzi. Jednakże plemię Batek jest ginącym plemieniem, liczącym zaledwie około 1300 osób. Plemię zostało opisane po raz pierwszy w 1878 roku przez rosyjskiego etnologa i antropologa Mikołaja Mikłucho-Makłaja. Jesteśmy świadkami dość długotrwającej, ale zakończonej powodzeniem
próby wzniecenia ognia. Zostajemy w parku Taman Negara i nadal korzystamy z łodzi jako najdogodniejszego środka transportu. Teraz płyniemy do wodospadu Lata Berko. Dobra pogoda pozwala nam w pełni cieszyć się pięknem bujnego lasu deszczowego. W drodze mijamy nadrzeczną plażę, z której korzystają tutejsi mieszkańcy. Opuszczamy łodzie po przepłynięciu 8,5 km. Czeka nas jeszcze półkilometrowa wędrówka przez dżunglę, zanim dotrzemy do wodospadu. W końcu docieramy do celu. Kaskada Lata Berko pięknie prezentuje się w scenerii lasu deszczowego. Poniżej kaskady jest wymyty przez wodę głęboki basen. Odważni mogą tu spróbować kąpieli, ale trzeba uważać, gdyż prąd jest silny, a woda bardzo zimna. Dzień nieubłaganie dobiega końca i czas na powrót. Kończy się nasz pobyt w parku Taman Negara. Pozostał jeszcze dwugodzinny spływ łodzią z Kuala Tahan do Kuala Tembeling i ostatnia okazja na obcowanie z wodą i dżunglą. Na brzegu od czasu do czasu pojawiają się bawoły wodne. Przed nami przystań w Kuala Tembeling i koniec podróży rzeką.